Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarze dokładnie kwadrans po 9:00 i to jest właśnie ten moment, kiedy odpalamy program Temat dla reportera. Musimy Państwu powiedzieć, że gospodarz tego programu, czyli Jarek Adamek, jest już w studio. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I ja jeszcze Panów w korytarzu uspokoję, bo te rozmowy Panów słychać. Ale Jareczku, ty... Jareczku, my tu widzimy, że generalnie w dobrej kondycji dzisiaj jesteś. Generalnie tak. Bardzo nas to cieszy. Słyszałeś, tak, że jeden ze słuchaczy bardzo czeka na twój program i mówi, że o 9:15 wjeżdża jego ulubiony radiowy serniczek. To taką a propos dnia pieczenia. Bo dzisiaj jest Światowy Dzień Wypieku. Pieczeni. No, nie chodzi o pieczeń. Dobra, wiesz co, telefon jest, może odbierzmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałbym to opowiedzieć o wczorajszym incydencie przy basenie, tam przy Jana Pawła II na tym basenie. Wożę od 3 lat tam wnusie na ten basen, a wczoraj zajeżdżam, światła niebieskie czy coś, mówię, coś się tam stało czy coś, a tu się pojawili strażniki i taki zamęt tam się zrobił, że tam nie wolno się zatrzymywać, bo tam jest strefa zamieszkania czy coś, a parking. Parking jest tam z boku. Ale tam, bo podejrzewam, parkują wszyscy z tego bloku ludzie, samochody, nawet jeden to stoi, taki czerwony samochód, bez powietrza, bez tablic. No i rozmawiałem z panami strażnikami o tym samochodzie, no to powiedzieli, że to jest taka straszna procedura, że oni boją się tego dotykać nawet, żeby to, a blokuje miejsce parkingowe. I przecież tam podwozi się dzieci, trzeba to dziecko zaprowadzić na basen, no i te... pół godziny czy coś trzeba odczekać. Do tej pory wszystko jakoś tam funkcjonowało. Teraz naraz gdzieś tam jakiś znak stoi, strefa zamieszkania i nie wolno tam parkować samochodów. A przecież bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, bo takich ludzi przecież nie tak dawno, jak 2 dni temu jakaś pani chciała wziąć z przedszkola dziecko. To szczęście, że przedszkolanka zauważyła, że zaczęło płakać i już jakaś nieznajoma. Należałoby coś tam zrobić, żeby tam przecież można podjechać i do tej pory jakoś ludzie byli tacy uprzejmi, że tam nie było problemów z tym parkowaniem. Przecież tam nikt nie mieszka, jaka tam strefa zamieszkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No okej, no sprawdzimy. W strefie zamieszkania parkować wolno w miejscach wyznaczonych, jak rozumiem, bo to chyba o to chodzi. I te miejsca wyznaczone pewnie były zajęte. O to pewnie poszło temu strażnikowi. Ale dobrze. Może państwo, którzy mieszkają w tej okolicy, lepiej się orientują i wyjaśnią, jak to wygląda obecnie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię ze Wschowy i z taką informacją, że na Krajowej 12, zaraz przy wyjeździe na Leszno, była kolizja i dlatego takie tworzą się korki, żeby po prostu kierowcy, którzy jadą w stronę Głogowa, w stronę Leszna, po prostu żeby uważali, bo tam nadal trwa sprzątanie po kolizji. I stąd się biorą te korki i te nerwy, które są za kierownicą, więc troszkę więcej spokoju, cierpliwości i za chwilkę pewnie będzie wszystko posprzątane. Super, bardzo panu dziękujemy za tę informację, a więc szanowni kierowcy jadący Krajową 12 w okolicach Wschowy, musicie uzbroić się w cierpliwość, ale tak jak powiedział pan słuchacz, no miejmy nadzieję, że szybko skutki tej kolizji będą posprzątane. Mam też nadzieję, że tam nikomu nic poważnego się nie stało. Ja może jeszcze dorzucę informację, że jeżeli jesteście, szanowni państwo, świadkami różnych sytuacji drogowych, to pod numer studyjny możecie zadzwonić właściwie o każdej porze dnia i w porannym, i w popołudniowym programie, nie tylko w temacie dla reportera, dlatego że my te telefony oczywiście od państwa zawsze chętnie odbieramy, tym bardziej, że jest coś ważnego do przekazania. Tak jest. Dziękuję bardzo. 65 529 5529, to jest numer telefonu, właśnie ten nasz, jak to ładnie Patrycja powiedziała, studyjny.
Chiny i można na antenę dzwonić teraz do za 15:10, przypominam, nasz program trwa, więc będziemy się bardzo cieszyć, jak będziemy sobie mogli o różnych sprawach porozmawiać, co tam u państwa ciekawego. Mm-hmm. A tymczasem z Anetą mamy pytanie do pana prowadzącego audycję, to jeżeli chodzi o to pieczenie jakie najbardziej pan lubi? Najbardziej pulled pork. Czyli coś więcej nam opowiedz, bo chyba nie wiem, co to jest. Moja mina mówi za siebie. Naprawdę nie wiecie? Nie. To jest wieprzowina, tak zwana szarpana, którą się piecze bardzo długo w niskiej temperaturze. Mhm. Na przykład 8-12 godzin. No nie jestem fanką mięsa, może gdybym była, to bym wiedziała, ale no po minie Jarka widzę, że musi być coś pysznego, jeżeli chodzi o to danie. Dobrze, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witam. Powiat Górowski się kłania. Mhm. Chciałem powiedzieć tak, że droga z Wąsosza do w stronę Kamienia Górowskiego została zrobiona. O! Zaklejone dziurki są. Ale pomału na te bo teraz panu coś powiem. W poniedziałek zakleili, dzisiaj już na nowo jest dziura wywalona. No tak. Wie pan, o co chodzi? To nie jest przyjechać sobie tym wężem sobie tam, kurczę, wbić ten asfalt czy tą masę. Mhm. Trzeba dziurę przygotować do takiego czegoś. Aha. Trzeba z tej dziury tą wodę wybrać i przygotować tą dziurę, żeby cokolwiek zrobić. Normalnie jest wybita dziura po 3 dniach. Światy i baty dla tych, kurwa, panów. No, przepraszam bardzo, jeżeli mogę prosić o bez wyrazów, tak, ale... Pana jakby zdjęła. Ale pana emocja wzięła, jak rozumiem, dobrze. A propos Wąsosza, fajnie, że pan wspomniał nazwę tej miejscowości. Wczoraj mieliśmy słuchacza, który pytał, czy może przyjechać z Wąsosza na znakowanie roweru do Rydzyny. Sprawdziłem w Komendzie Miejskiej Policji. Może... Nie ma żadnych problemów, jeżeli tylko przyjedzie na to znakowanie, to zostanie ten rower oznakowany. Także dobra wiadomość dla pana, można śmiało przyjechać. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, dzień halo. Dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym prosić, czy jest taka możliwość wykoszenia pobocza na Zaborowie, bo tam dużo jest takich ulic, gdzie te pobocza są bardzo zarośnięte, trawa jest wysoka, utrudniają one widoczność. Generalnie głównie taka sytuacja jest przy ulicy Brzechwy, ale także inne ulice są także zarośnięte, na przykład Skryłowej w kierunku Makusińskiego. No ale ta Brzechwy to tak najbardziej, bo tam taki jest nieużytek i tam po prostu jest cała zarośnięta. Okej. Okay. Dobrze, no rzeczywiście widzę, że trawa poszła w górę strasznie wszędzie. Rozmawiałem z prezesem Larychem 2 dni temu, mówił, że zaczynają te wykoszenia, mam nadzieję, że zajadą tam także na te ulice Brzechwy, Kryłowa i Makuszyńskiego, czyli naszych, nie tylko naszych, bo Kryłow nie był nasz, bajkopisarzy. 65 5 2 9 5 5 2 9. Czekamy na kolejne zgłoszenia, kolejne sprawy, kolejne tematy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałbym prosić o kwiaty i motyle dla pracowników. Nie wiem, co to jest za firma. CIS Kłoda. Nie wiem, czy to jest Centrum Integracji Społecznej. Możliwe. Wykonują pracę na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i czyszczą ogródki przyblokowe. No pięknie to wygląda. Naprawdę po kolanach tutaj w tych krzakach siedzą i czyszczą i chciałbym, żeby dla nich te kwiaty i motyle. Super. Dobrze, oczywiście zaraz zagramy. Bardzo też przy okazji myślę, fajny pomysł spółdzielni mieszkaniowej, żeby z taką firmą wejść w kooperację. Gramy w takim razie kwiaty i motyle za piękne porządkowanie terenów Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy bardzo.
Dziękujemy bardzo. A ja mam informację od naszego wydawcy Marcina Hałuska a propos tej sytuacji pod Wschową, o której pan słuchacz mówił. Tam już działania policji po kolizji się zakończyły. Utrudnienia także. Droga krajowa numer 12 jest przejezdna i co najważniejsze, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, więc szczęście w nieszczęściu, że nikomu nic się nie stało i mam nadzieję, że ten ruch już tam teraz powoli rusza i ten korek się rozładowuje. 65 5 29 5 5 2 9. Przed momentem ktoś dzwonił, ale się chyba rozmyślił, więc ja może podpowiem, że linia jest wolna i można dzwonić do Jarka Adamka. Teraz. Można, a nawet należy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Aneto? 65 5 29 5 5 2 9. A jakie jest twoje ulubione ciasto? O, ja mam dużo ulubionych ciast. A ulubiona pieczeń? Pieczeń? Taki, to znaczy ja o wypiekach mówiłam, że wypiek na twarzy, a pieczeń? Pieczeń to jest wypiek. Wiesz co, ja też lubię dużo, ale jak zacząłeś dużo. I za to cię lubię. Lubisz, ale nieważne co, ważne, że dużo. No i Aneta może, bo chuda jest, Aneta jej nie jest szkodzi. Aneta ma metabolizm idealny. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja tak a propos ciasta. Mhm. Ciasto najlepiej też lubię, jak pan Jarek Adamek coś pieczy z tego albo śledzie, ale ciasto polecam. Torty na prawdziwym maśle, ciasteczko od ludzika. Niech będzie kto myślał co, ale raz po raz można coś takiego zjeść, żeby się zaspokoić. Pewnie. A tak a propos, za 3 tygodnie będę miał parę kotów na wydanie. Pani Patrycja na pewno marzy o takim rudym albo czekoladowym z panią. Nie, 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 nie. Anetą. Nie, bo lubimy kotki, ale... Można płeć wybrać. To ale może ktoś polecam. Z naszych słuchaczy. Jak ktoś z naszych słuchaczy, właśnie. To nie ma problemu. Może pan parę tygodni. Może pan oczy audycji... mają błękitne jak nasz bałtyk. Może pan po audycji zadzwonić, zostawić kontakt telefoniczny na wszelki wypadek. Teoretycznie nie powinniśmy przyjmować takiego zgłoszenia i ogłoszenia, ale wyjątek taki maleńki zrobimy po prostu. Dziękuję za wyjątek. Pozdrawiam wszystkich piekarzy i cukierników. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich piekarzy, cukierników. Jeszcze jeżeli idzie o ciasta, to tu przede wszystkim tak z placek na Młodziach. To jest moje ulubione ciasto. Czyli na czym? Opowiedz, co to jest, bo ja nie Boże, wiem. Boże, dziecko, gdzie no to... ty mieszkasz? Skąd ty jesteś? Od kogoś ty jest? Przecież ty nie wiesz, co to jest placek na Młodziach. No nie wiem, no naprawdę, co to jest? No to masz zagadkę teraz. No czekaj, no wygoogluję, no. 65 5 29 5 5 2 9. Pewnie mój tatuś słucha i teraz leje tatuś, po prostu ze mnie. Tak. I na pewno wie. Pozdrawiam. Na Młodziach? Tak na... pan córkę wychował, co na... pana nie wie, co to jest placek na Młodziach. No mamy telefon. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja się cieszę, że ci ludzie tam dostali te kwiaty i motyle z tych, ale panie z Zieleni Miejskiej też ciężko pracują i też by trzeba je jakoś wynagrodzić. Jak im pan zadedykuje kwiaty i motyle i je pochwali, to zagramy, no my tam się nie wpychamy. Oczywiście, chwalę bardzo i tylko się dziwię, bo ja tak jeżdżę i często i widzę, że śniadania to oni jedzą na tym, na rowie, można powiedzieć, no bo tak. Na mieście, nie? No tak. I, a chłop to tam jeszcze sobie jakoś radę da, a te kobiety biedne, gdzie one się mają tam do toalety skorzystać albo coś? Już muszą chodzić się prosić. Mm-hmm. Gdzieś. Gdzie to jest higiena pracy jakaś, nie? No buduje się im nowa baza, więc mam nadzieję, że ta nowa baza jakoś tam, chociaż pewnie to jest właśnie tak, że one są na drugim końcu miasta, no i zjeżdżanie do bazy na śniadanie to może jest kłopotliwe. Ale tak jak pan powiedział, kawał dobrej roboty, ciężko pracują i dzięki temu miasto no. takie ładne, więc zagramy dla nich, oczywiście. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Miejski Zakład Zieleni i załogę szczególnie żeńską, ale panów też. I kwiaty i motyle. Ajajaj, no powiem ci tak, ja już zdążyłam sobie szybko wygooglować. Wygooglować. Bije się w pierś. Wygooglować. Bije się w pierś, Boże. Ale wyobraź sobie, że zdążyło już kilka osób, dokładnie 3 zareagować błyskawicznie no bo... z odpowiedzią. I każdy jest równie zdumiony, że ty nie wiesz. No nie wiem, no nie wiem jak to w ogóle mogło się przydarzyć, bo w Gwarze Poznańskiej Młodzie to są po prostu drożdże. I może być to na przykład właśnie placek z rabarbarem na Młodziach. No znaczy teraz, teraz jaka mądra, jak sobie wygooglowała. Ale wiesz co, no
faktycznie tą gwarą wielkopolską trochę mało się mówi, mało się używa, chociaż ostatnio wczoraj z Anetą, prawda? To mało żeśmy mówi, poruszały. To mało mówi. No właśnie, bo wczoraj z Grzesiem zapowiadaliśmy znowu pogodę. Słuchajcie, tak odbierzmy telefon, a o drożdżach pogadamy za chwilę. Dzień Pogodumy. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witamy. Panie Jarku, dziękuję za tą informację o tym znakowaniu rowerów. A to pan z Wąsosza. Tak, może pan śmiało jechać do Wiedzyny, także nie ma problemu. Policja, dziękuję bardzo, policja powiedziała, że nie ma żadnego problemu. Dziękujemy bardzo. No tak, bo chodzi o to, żebyśmy byli bezpieczniejsi i nasz sprzęt także, więc myślę, że takie ograniczenia byłyby czymś takim dziwnym, ale dobrze, że ich nie ma. Powiem ci tak, jest fajnie, jest super, ale zrobiła się 9:30, ja muszę zarządzić przerwę, bo tak mam w ramówce napisane. Proszę uprzejmie. Temat dla reportera trwa dokładnie do 9:45, czyli przez 11,5 minuty. Jarek Adamek odbiera Państwa telefony, można dzwonić. Ktoś dzwonił właśnie w czasie przerwy, więc śmiało teraz proszę. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Ja dzwonię w sprawie uschniętych drzew. Dzwoniłam na jesień. Pan się dowiadywał, że miały być wycięte w najbliższym okresie wiosennym. Do dzisiaj 3 jarzębiny uschnięte stoją i sobie ładnie kuty wystają tylko. Lica lubuska. U lubuska. Dobrze. Zapomnieli może? No nie, jak ktoś obieca. No nie wiem, to ohydnie wygląda, coraz gorzej. Jarzębiny. Się robi. Dobrze. Okej, okay. Przypomnimy się, no mój Boże. Normalna rzecz, że się przypominamy. 3 jarzębiny na Lubuskiej, przypominamy się zieleni miejskiej. Tak, od strony Wolińskiej. Tak, znaczy to zarządcy drogi musimy się przypomnieć, bo to on zleca takie rzeczy, więc myślę, że zarząd dróg miejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bo zieleń miejska, że tak powiem, tylko wykonuje te prace, natomiast no, na zlecenie zarządu dróg, więc pozdrawiamy serdecznie. Na Słowiańskiej obecnie zarząd dróg się mieści. 65-529-5529. Coś jeszcze o plackach? Ja mam stracha już teraz mówić, bo zaraz znowu się coś okaże. Że jeżeli ktoś... chodzi o ciasta, no to ja mogę powiedzieć to głośno, bo ja się w ogóle tego nie wstydzę, że jestem fanką ciast bezowych. No ja każdych. O ile można nazwać to ciastem? Po prostu bezowców. Z mascarpone i z owockami. Tak, łasy te rzeczy, tak? Tak, a w rodzinie jest zawsze największe szaleństwo jest, jak pojawia się takie ciasto 3 bit, a nie, Aneta już ślinę obciera. I to jest takie ciasto na masie krówkowej z biszkoptami. Tak. A sznekę z glęcem, wiesz co? Oczywiście, ja że wiem, to już wiem, no już tam... Nie, to wiem, to generalnie wiem od zawsze, trochę mnie zagiało z tymi drożdżami. Drożdżowa po prostu z lukierkiem, ale jest już telefon i pewnie w innej sprawie. Lukierkiem? Cukrem posypane, kobieto, heretyczko. Z lukrem. Herezję opowiadasz. Telefon odbieramy masz. Telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię tak po sąsiedzku, tutaj pani to dzwoniła przed chwileczką od strony lubuskiej tutaj. Na placu Obrońców Warszawy są też suche brzozy niepowycinane. I po prostu i gałęzie suche, które mogą w każdej chwili, jak przyjdzie wichura, mogą się połamać. Dobrze, czyli drugi telefon z Zatorza dotyczący drzew. Plac Obrońców Warszawy. Dobra, dziękuję bardzo. No, się lista tutaj robi dość długa dla tych pracowników, którzy z tymi piłami i kosami pracują. Mają pełne ręce roboty, ale jak widzicie, jeszcze ciągle są miejsca, gdzie trzeba interweniować. 65-529-5529. Jeszcze 9 minut naszej audycji. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Kto jeszcze coś tam ma, nie tylko z Leszna, także z innych miejscowości naszego regionu. Przypominam, jak to zawsze jest. Od Wolsztyna do Jarocina, od Kościana do Rawicza i Góry, także śmiało dzwońcie i mówcie, co tam u was ciekawego słychać. Czyli Leszno, Wschowa, Góra, Rawicz, Gosteń, Kościan, Jarocin, Wolsztyn i wszystkie inne miejsca dookoła. Przyległe. Okej. Okay. No dobrze. Czekamy na telefony, w tym czasie możemy o tych ciastach oczywiście w dalszym ciągu, czy innych wypiekach. Czekaj, może sprawdzę, czy jeszcze ktoś nam coś skomentował. Jeszcze są ciasta na słono. Na radiowym profilu. Przypominam. Na słono? Na słono. A czyli, że co, kanapka z solą, czy o co ci chodzi? Pizza na przykład. Tak? Na wytrawnie, no na przykład. Niech ci będzie. Albo pity. Pide. Niektórzy to jeżeli chodzi o hasło pite, to wolą coś innego, no ale dobrze. Chleby. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak mniej więcej rok temu tą samą sytuację zgłaszałem na krzyżówce
Kruszcina, Witoszyce, po stronie Witoszyc, patrząc w kierunku góry, tak z 15-20 metrów od krzyżówki są, to są chyba wierzby, które już teraz wystają na drogę i strasznie ograniczają widoczność. I w zeszłym roku, jak zadzwoniłem do pana, jadąc do pracy, czyli powiedzmy około 9:30 zadzwoniłem, wracając z pracy, to już było wycięte. Także dzisiaj kończę o 15, jakby co, i w sumie tyle. Dziękuję. Dobra, dobra. Ale już pan się pożegnał, szkoda. Kruszcina, Witoszyce. Wzdłuż drogi wojewódzkiej, tak? Bo to zawsze pytamy o to, czy jest tak, droga. Tak, to jest droga chyba... Czyli w Witoszycach wierzby przesłaniają widok już w samej miejscowości. Wino, tak jakby. O, wiemy po której stronie. Dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. No to przypominam, służby wojewódzkie i to w dodatku dolnośląskie. Ale myślę, że Filip, który jest na nasłuchu, gdzieś tam jakiś telefon wykona i tak ich pochwali, jak tam pan słuchacz powiedział, że w ciągu paru godzin ostatnio było załatwione. Może i tym razem są w okolicy i mają te piły pod ręką. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Cisza. Mhm, ale właśnie nie wiem dlaczego, może po prostu ktoś zapomniał odezwać się do słuchawki telefonu. No czasem tak się zdarza. W rozmowie telefonicznej mówienie jest dość istotne, dlatego zachęcamy, żeby to czynić. Mamy telefon, tym razem może się uda. Dzień dobry. No nie. Dzień dobry. Jest, dzień dobry, słuchamy pana. Dzień dobry, odnośnie właśnie kos i pił spalinowych w Kąkolewa, tutaj właśnie ulica Dworcowa za stacją PKP. Kąkolewo, ulica Dworcowa. I co tam potrzeba? To jest na pewno teren kolejowy, o. Tam są też dwa drzewa, które już są uschnięte, równie wykaszane, tylko ewentualnie przez pana któregoś, który ma przy tym działkę, sobie wykasza, ale po prostu kosili trawę przy stacji PKP, a tam wszystko zostawili. Kąkolewo, teren kolejowy. Słyszę teren kolejowy, to już wiem, że nie będzie łatwo, ale... No, dobrze. Standard, bo to już było zgłaszane, pisma były pisane i po prostu no, masakra. Tak, tak, tak. To wiem, no, ale, to... ale chociażby te drzewa wycięli, bo to też grozi, tam jeden z panów ma bardzo ładnie ogrodzoną działkę i to jest kwestia czasu, jak się przewróci na to i na pewno nikt mu kosztów nie pokryje za to. Dobrze. No okej, spróbujemy. Znamy temat. Tak jak mówię, lekko nie jest w tym temacie, ale spróbować nie zaszkodzi. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. 65 529 55 29. Jeszcze 5 minut naszej audycji, więc śmiało zapraszamy. Ostatnie 5 minut dzisiaj, 17 maja. Dzisiaj jest może znowu jakiś światowy dzień. A te wypieki mówiłyście, że dzisiaj jest tak. Światowy dzień wypieków. Ja to się zastanawiam nad tym, czy ty masz jakieś takie tematy, których nie lubisz bardzo. No, całą masę. Dobrze, to może o tym pogadamy później i teraz kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Ktoś jedzie autem. Halo? Halo? Dzień dobry pani. Halo? Dzień dobry pani, witamy. Dzień dobry. Chciałam prosić o kwiaty i motyle dla młodych sąsiadów, którzy mi we wszystkim pomagają. Mieszkam Kabuca. O, pewnie. Dobrze. Bardzo tak anonimowo to zabrzmiało, ale myślę, że młodzi mieszkańcy, sąsiedzi będą wiedzieli, o kogo chodzi, bo pomaga... Kiepsko słyszę. Tak, bo to przez telefon. Ale okej, w Buczu, rozumiem, pani mieszka i ma pani fajnych sąsiadów. Bardzo, bardzo. Super. Jednych i drugich. O! To już w ogóle szczęście, mieć sąsiadów i z jednej, i z drugiej strony fantastycznych. Nie narzekają na sąsiadów, tylko po prostu ich chwalą. Tak. Kwiaty i motyle dla nich jak najbardziej. Proszę bardzo. Właściwie powinniśmy zagrać piosenkę Jak dobrze mieć sąsiada. Taka jest piosenka, prawda? To Alibabki były? Chyba. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak przysłuchuję się dzisiejszej audycji, która została zdominowana przez kwestie terenów zielonych, wegetacji i tak dalej. Tak jest. Przy okazji chciałbym również pozdrowić panie
które się opiekują terenem miejskiej górki, bo też bardzo ładnie tam robią i jeśli to nie problem, to kwiaty i motyle dla nich. Aczkolwiek dzwonię tak w odniesieniu z problemem obcinania drzew, tu pan wspomina przed chwilą teren kolei i tak dalej, że to problematyczny. Wydaje mi się, że ustawy powinny się zmienić pod tym względem. Powinna być instytucja, która po prostu wydaje nakaz usunięcia na przykład w okresie na przykład 2 tygodni, tak na przykład teren kolei, nie usuwają. Po prostu przyjeżdża firma, która to wycina, obciąża kolej kosztami usunięcia i myślę, że wtedy, jeśli komuś byłoby za drogo, to by to na to szybciej reagował, a jak po prostu olewa sprawę i czy nie ma czasu, czy nie ma środków w postaci ludzi, którzy mają to zrobić, to po prostu ktoś inny za nich to zrobi i to wytnie. Odnośnie ogólnie wycinania krzewów, często gęsto obserwuję taki teren gdzieś, gdzie tam na przykład już były po wycince są te drzewa, gdzie tam okresowo jakiś przegląd przechodzą i powiem szczerze, zastanawiam się czasami, czy ci ludzie, którzy to robią, przypadkiem nie robią tego, co to nie jest jakaś złośliwość czy dygresja, ale taka moja uwaga z mojej strony, czy nie robią tego tak w ten sposób, żeby mieć za chwilę z powrotem robotę. Bo po przycięciu drzew czasami jak człowiek tak przejedzie i ekipa już zjedzie z terenu, pozbiera te gałęzie, czyli można powiedzieć, że zakończyła swoje prace, widać jeszcze masa gałęzi, które się tak naprawdę nadają do wycinki. I jeszcze jeden problem widzę, który, że tak powiem, takie instytucje jak rejon dróg powiedzmy, czy może nawet i tereny zielone zarządzane przez jakieś komunalki, nie komunalki, powinny posiadać podobne uprawnienia jak ma straż pożarna. Ponieważ rejon dróg też czeka na przykład na zgodę na wycięcie drzewa jakiegoś, czy obcięcie, szczególnie wycięcie, bo oni tam bodajże 2 razy do roku jest komisja, która się zbiera, ogląda te drzewa i tak dalej, bo musi być na to zgoda. Tak. Żadna takiej zgody nie potrzebuje. No, przyjeżdża ja wiem. Strażak widzi, że stwarza zagrożenie po prostu takie drzewo i on może je bez żadnej zgody, bez niczego wyciąć. No. Ja wiem, że to być może czasami mogłoby być źle odbierane przez partię zielonych jako nadużywanie i tak dalej, tylko naprawdę czasami tak sam pan wie, ile razy pan musi dzwonić, prosić się i są różne tłumaczenia, że nie można, bo to, bo tamto, a jak komuś spadnie na samochód, to się wtedy zwala na warunki atmosferyczne i się odszkodowania nie płaci, a jak komuś się nie daj Bóg coś stanie, to też jakoś to się po kościach rozchodzi i nikt karnie nie odpowiada za to, że komuś na głowę na przykład spadła gałąź i tam ma roztrzaskaną głowę czy rozciętą i tak dalej. Aha. Wydaje mi się, że takie instytucje jak rejon dróg czy ku temu podobne powinny mieć uprawnienia po prostu z góry nadane, że jeśli tam ktoś podjeżdża, stwierdza, że to rzeczywiście jest suche, to po prostu nie musi się nikogo o zgodę pytać, pisze protokół i wycina. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. Ja powiedzmy tak, jest akurat czas przedwyborczy, ugrupowania zgłaszają różne pomysły, prawda? Ostatnio nam się tych pomysłów pojawiło dużo, bardzo interesujących. Może któreś ugrupowanie zaczerpnie z pańskiego pomysłu i do swojego programu takie rozwiązania wprowadzi. I zobaczymy, a wtedy się okaże, czy na nie zagłosujecie, czy nie. Ale o tym może w następnym odcinku. Następny odcinek jutro o 9.15. Zapraszam bardzo serdecznie. Pozytywnej energii życzy państwu Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych.